Ejcie, zagrajmy strzelowy Mass Effect 2. No i powracamy do gry. Żeby pytanie przedłużać, nie będę gadał. W menu. O. Dobra, nie myślałem. To gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na tym stateczku i mieliśmy dalej polecieć. Czy pasek zdrowia twojego wroga jest czerwony? Jeśli nie, to do czasu zlikwidowania jego osób będzie odporny na wiele z twoich ataków specjalnych. No co ty mi powiesz, panie? Wkrótce będziemy na miejscu, Shepard. Człowiek Iluzja przekazał ci dowodzenie. Co mamy robić? Spadamy. Inne kolonie. Co znaleźliście w innych koloniach? Nic. Żadnych pozostałości po ataku, żadnych zwłok. Nawet śladów niezwykłego materiału genetycznego. Oni po prostu znikają, a my nawet nie mamy kogo ścigać. Władzę Shepard albo nie. Szanse powodzenia też nie, bo są duże. To może wciąż żyć, tam jest poszukiwacz. Toś... Najważniejsze będzie poszukiwanie ocalałych. Wątpię, że ktoś przeżył, komandorze. Pozostałe kolonie były całkowicie opustoszone. Pesymistka. Fajnie by było kogoś znaleźć. Optymista. Wszystko jest lepsze od kolejnego miasta widma. Dwóch optymistów, jeden pesymista. Pesymistka. Wiecie, co do tych let's play. Każdy ma właściwie swój styl, nie? Robi jak mu się podoba. Mi się na przykład podoba robienie wszystkiego, co się dzieje, nie? Każdego zadania, każdego szczegółu. Nie wiem, no, nie zapominaj, jaka też robi Mass Effect, lecz jedynkę, nie? Tam jak oglądałem, to ona omija te poboczne. Na razie nikt nie odpowiedział na wcześniejsze pytanie, które zadałem we wcześniejszym filmie let's playowym. Wygląda, jakby wszyscy wstali od stołu i wyszli w połowie obiadu. Mi się tak podoba i ja tak będę robić na tym, jakby było ponad być 100 części. Chuj z tym, po prostu. Żadnych ciał, zniszczeń czy śladów bitwy. Dobra, zbieram wszystko, części zamienne. Coś tam chyba było? Nie, dobra. Nie, coś tu, ma tu drzwi. Jeb. I trochę to dziwne było, jak on w sieniu tak poleciał. Co ja zrobiłem? O, spluwy. Skąd mamy takie spluwy na początku? Już w pierwszej misji. Ale fajnie. No tak jest! Ułatwienie wielkie. Ktoś je przeprogramował na atak. Nie jesteśmy tu sami. Uzyskano dostęp 2000 kredytów. Z agentami Cerberusa. Schowajcie tę broń! Shepard? Czy to... Ty żyjesz? Ona ponoć w jedynce była w tej załodze. Co mówił wcześniej? Cerberus mnie odbudował tak. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Wybacz, ale nie uwierzymy ci na słowo, sługo Cerberusa. Mamy pełne prawo badać ataki na ludzkie kolonie. Bardziej mnie interesuje, co tu robią Quarianie. Opuść broń, Praza! Cokolwiek się tu dzieje, chyba nie chcemy się wdawać w kolejną strzelaninę.
Jeden z naszych wyruszył na pielgrzymkę. Nazywa się Vitor. Przylecieliśmy po niego. Czy to nie dziwne? Quarianin odwiedza odległą ludzką kolonię? Quarianie sami ustalają cel swojej pielgrzymki. Vitor postanowił wspomóc małą osadę. W tłumie zawsze był nerwowy. Niezrównoważony. Jeśli dodać do tego uszkodzenie płuczek dwutlenku węgla w jego skafandrze oraz zakażenie, najprawdopodobniej majaczy. Kiedy zobaczył, jak lądujemy, ukrył się w magazynie po drugiej stronie osady. Podejrzewamy również, że zaprogramował mechy na atakowanie wszystkiego, co się rusza. Tylko Vitor może nam powiedzieć, co tu się stało. Powinniśmy poszukać go razem. Dobry pomysł. Do przebicia się przez sondy i tak potrzeba dwóch oddziałów. Pracujemy teraz z Cerberusem? Nie, Praza. Pracujesz dla mnie. Jeśli nie potrafisz wykonywać rozkazów, zaczekaj na statku. Idźcie środkiem kolonii do magazynu. My pójdziemy dookoła, żeby odciągnąć choć część tych sond i oczyścić wam drogę. Twoi pobratymcy naprawdę nie lubią Cerberusa. Co mnie ominęło? Zabijali naszych. Przedostali się na flotylę i próbowali wysadzić jeden z okrętów. Ja bym to inaczej wytłumaczyła. To nie była sprawa osobista. Później będziemy się kłócić o to, kto kogo zabił. Na razie mamy robotę. Zgoda. Będziemy współpracować, żeby dotrzeć do Vitora. Utrzymujmy stały kontakt radiowy. Jasne. Powodzenia, Shepard. Do zobaczenia po drugiej stronie. No, do zobaczenia. Po drugiej stronie. Uwaga, Shepard. Przed wami grupa sąd ochronnych. Kurde, za wcześnie. Probogie. C. Znaczy zawsze tak, na przykład literami. To jest C dla mnie, to jest Y i tak dalej. Jakoś to wtedy mi łatwiej zapamiętywać. Zresztą kiedyś pamiętam, jest taka technika. Chcesz słowo zapamiętać, to tam bierzesz dwa słowa i do siebie jakoś tam niby powiązują się. Jakoś. Nie wiem, jakoś to tak działa. Ono, dobra metoda. Ja nigdy jej nie używałem. No chyba, że w tej grze. Właśnie. No, to było dziwne. Jak walnąłem tym przeciążeniem, no i widzieliście, przekierowałem kamerę, wyskoczył błąd z Mass Effectem. Wysyłaj lub nie wysyłaj, wiecie? Co mam na myśli? Przed wami grupa sąd ochronnych. Bardzo dziwne. Zastrzeżenie, zajmiemy się nimi. Muszę od nowa teraz tutaj to kawałeczek robić. Co ja zrobiłem? Nie wiem, dlaczego ten błąd wyskoczył. Dziwne to było, jak mówiłem już. Jeszcze raz wyskoczy, no ominę po prostu jakoś, nie wiem, to... W tym samym miejscu oczywiście jakby wyskoczy. Aaaa! Przeciążeniem ich! Wow! Dobra, na szczęście nic już nie wyskoczyło. Gdzie co? Tak jest!